Dobry wieczór Państwu. Jeżeli chodzi o historię, to historia jest tematem, który często wydaje się być taki bardzo poważny. I rzeczywiście często tak jest, bo dzisiaj będziemy dotykać zagadnienia prześladowań, więc jest to temat zdecydowanie poważny. Ale zanim przejdziemy do samego już zagadnienia, które dzisiaj będziemy omawiać, chciałbym Państwa zapytać, czy kojarzą Państwo jakiekolwiek powiedzenia, ewentualnie przysłowie odnośnie historii? Historia kołem się toczy i to jest bardzo dobre przysłowie. Coś jeszcze? Tego nie znałem. E, żebym mógł powtórzyć. Historia uczy nas. Historia uczy nas tego, że niczego nie uczymy się z historii, pomimo że historia kołem się toczy. Czy znamy jeszcze jakieś przysłowie? Powiedzenie? No, może wystarczy. A kto z Państwa lubi historię? Dobrze. Kilka osób. No bo ja to tak różnie. Jeżeli ktoś zapytałby mnie, czy lubię historię współczesną, powiedziałbym: Tak, no tak średnio. Ostatnio ktoś zrobił mi egzamin z historii i zapytał mnie, czy wiem ile synów miał Piłsudski. No nie wiedziałem. Więc e, tak, to pokazuje, jak bardzo lubię historię współczesną. Natomiast jeżeli chodzi o historię starożytną, Sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czy ktoś z Państwa mógłby podnieść rękę w ten sposób, pokazując, że przeczytał chociaż jedną książkę typowo historyczną w swoim życiu? Dobrze, dobrze. Więc kilka osób kilka osób to zrobiło. Dlaczego pytam? Bo historia z założenia jest nudna. Biorąc pod uwagę historię, to jak do niej podchodzimy, jak ona jest spisana, zazwyczaj jest to nudna dziedzina. Jeżeli Gdzieś ze względu na to, czym się zajmujemy, albo czym się interesujemy, nie złapaliśmy tego bakcyla, to badanie historii no jest naprawdę często nudne. Ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli chodzi o historię starożytną, to często te wnioski, które wydają się być tak oczywiste, których uczą nas nauczyciele w szkołach, często one wcale nie są takie pewne, jak wydaje nam się to prezentować. Dlatego, że jeżeli na przykład badamy jakieś dzieło starożytne, powiedzmy, listy Ignacego, który jechał do Rzymu i po drodze wysyłał listy do zborów, to tak naprawdę jest to dla nas w zasadzie jedyny, no może nie jedyny, ale jeden z nielicznych materiałów, który przypada na okres około setnego roku naszej ery i gdy ludzie wyciągają wnioski z tego jednego materiału i piszą całe książki na temat tego, jak wyglądała wtedy sytuacja Kościoła na podstawie kilku listów, to wcale nie wiadomo, czy te wnioski, do których się dochodzi, są tak bardzo słuszne, ponieważ to jest tylko jeden materiał. Więc, gdy mówimy o historii starożytnej, my mówimy zawsze o prawdopodobieństwie, o prawdopodobieństwie wydarzeń. Ale, jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze zagadnienie, będziemy dotykać zagadnienia fenomenu prześladowań. I to nie dotyczy tylko historii, ale dotyczy to również tego, kim jest człowiek. I chciałbym nasze dzisiejsze. Nasz dzisiejszy program, nasz dzisiejszy wykład zacząć od przedstawienia Państwu historii pewnego eksperymentu. Eksperyment ten miał miejsce w Stanford w Stanach Zjednoczonych. Był to eksperyment więzienny. Być może ktoś z Państwa słyszał o eksperymencie więziennym. Jest to niezwykle cenny eksperyment w kontekście badania tego, kim jest człowiek i jaka jest jego natura. Eksperyment polegał na tym, że piwnice Stanford, Uniwersytetu Stanford, przygotowano jako sale więzienne. I do gazety umieszczono ogłoszenie, w gazecie umieszczono ogłoszenie zapraszające młodych ludzi do uczestnictwa odpłatnego w tym eksperymencie. Miał on polegać na tym, że przez określoną ilość dni jedna grupa osób będzie udawać, będzie strażnikami tego więzienia, druga grupa osób będzie w tym więzieniu więźniami. Przez określoną ilość czasu, to nie było długo, jeśli dobrze pamiętam, 10 dni, zgłosiło się ponad 100 osób i z tych 100 osób wybrano najlepszych z najlepszych. Wybrano osoby, które nie miały żadnych skłonności do zła, nie pochodziły z domów patologicznych, nie miały żadnych, żadnej historii przestępczej. W tym kontekście no, najlepszych z najlepszych. Gdy mieli już tych powiedzmy 20 osób, zrobiono losowanie i na podstawie losowania przydzielono im zadania. Czyli 10 osób było strażnikami, 10 osób było więźniami. Czyli wybrano najlepszych z najlepszych, podzielono ich losowo, i choć nie chcę sprawozdawać całego eksperymentu, to zakończył on się przed czasem ze względu na zbyt duże okrucieństwo, które strażnicy objawiali względem więźniów. I teraz to byli najlepsi z najlepszych. To byli ludzie, którzy nie mieli skłonności do zła, a przynajmniej, może źle to brzmi, nie objawiali ich, nie mieli żadnej przeszłości przestępczej. Ci, którzy byli najlepsi z najlepszych, okazywali zbyt wielkie okrucieństwo względem swoich towarzyszy. i przerwano eksperyment. Człowiek, który stał za tym eksperymentem, napisał później książkę, która nazywa się Efekt Lucyfera i nie dlatego, że jest to jakoś bardzo religijna książka, tylko że on w tej książce pokazuje, że człowiek stara się taki wniosek z tego eksperymentu wyciągnąć, że człowiek z natury rzeczy jest zły i że tak naprawdę od okoliczności, w których się znajduje, zależy to w jaki sposób on działa. Jak się zachowuje, jakie cechy w sobie rozwija. Więc ci najlepsi z najlepszych w środowisku, w którym byli, mogli nigdy nie prezentować żadnych złych skłonności, ale gdy zmieniają się okoliczności, gdy zło jest bardziej bezkarne, gdy jest powszechna, jakaś powszechna akceptacja niewłaściwych zachowań, wtedy ci najlepsi z najlepszych mogą okazać się wcale nie tacy dobrzy. I gdy my mówimy o prześladowaniach, patrzymy na ludzi, którzy byli prześladowcami, i mamy często taki obraz, że no to byli. To byli najgorsi z najgorszych. To byli straszni ludzie, ci cesarze, którzy za tym stali, albo ci żołnierze, albo Żydzi w pewnym momencie ze względu na prześladowanie chrześcijan, że to byli straszni ludzie. Dzisiaj to na pewno nie mogłoby mieć miejsca, bo żyjemy w świecie tak bardzo tolerancyjnym, że przecież no przecież jak jak mamy wolność sumienia, wolność wyznania, wolność religii. Jesteśmy wyedukowani, to nie może się przecież powtórzyć. Czy aby na pewno bo jeżeli zmieniłyby się okoliczności... No to kto wie. No ale sięgnijmy do historii. Historia z naszej perspektywy chrześcijaństwa rozpoczyna się od czasów biblijnych i w czasach biblijnych nawiążemy do dwóch cytatów z Biblii, bo one pokazują ten sam początek. Na tablicy widzimy cytat Jezusa, kiedy mówi do swoich uczniów, że nie jest sługa. Nad pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jest to jeden z wielu podobnych cytatów, które pokazują, że Jezus przepowiedział swoim uczniom, że będą miały miejsce prześladowania. On sam został zamordowany przez Żydów rękami Rzymian i powiedział wcześniej swoim uczniom, że skoro mnie to spotkało jako waszego pana, to i was też będzie coś takiego spotykać. Więc kościół. Teoretycznie był przygotowany, że ich droga, ta droga głoszenia Ewangelii, ta droga, w której szli na cały świat, dokonać swojego powołania, że ona będzie naszpikowana niebezpieczeństwami i często będzie kończyć się właśnie prześladowaniami. I tam w Piśmie Świętym czytamy o tym, że prześladowania rozpoczęły się nie od Rzymian, ale od Żydów. I wydaje nam się to być oczywiste, dlatego że przecież chrześcijaństwo urodziło się w zasadzie w świecie żydowskim. Tam miało swój początek. Mało tego, chrześcijanie na samym początku postawili sobie za cel zanieść Ewangelię nie tak bardzo wszystkim tam na krańcach świata, ale przede wszystkim Żydom, tym, którzy byli w Judei. Więc z tej perspektywy widzimy, i nie jest to dla nas zaskoczenie, że ta perspektywa chrześcijaństwa, żeby zdobyć wszystkich Żydów dla Chrystusa, skutkowała oporem ze strony Żydów. No i ostatecznie zrodziło to prześladowania. Wszyscy pewnie słyszeliśmy o Saulu, który później stał się apostołem Pawłem, o tym, jak on walczył z chrześcijaństwem, no i jak później jego droga się zmieniła, ale to był obraz, w którym widzieliśmy, że prześladowania rozpoczęły się od Żydów. I dlatego nie powinno nas dziwić, że gdy czytamy pisma niektórych z tak zwanych ojców Kościoła, ich zwroty czytane przez nas dzisiaj wydają się być powiem po prostu antysemickie. I to takie takie bardzo antysemickie. Różnie możemy to dzisiaj oceniać, bo historię jest łatwo oceniać po czasie, ale no, znajdujemy tam takie stwierdzenia ze względu na to, że wiele cierpienia rozpoczęło się w chrześcijaństwie od tego a, kierunku judaistycznego. Ale jeżeli chodzi o cesarstwo rzymskie, bo o tych prześladowaniach będziemy dzisiaj mówić, nie o prześladowaniach, które pochodzą ze strony, a, ze strony Żydów. Cesarstwo Rzymskie miało specyficzną politykę w kontekście religii. Jeżeli popatrzymy na mapę cesarstwa, ona oczywiście zmieniała się w zależności od okresów czasu, było ono te większe lub mniejsze, to jeżeli popatrzymy na tę mapę, to przy nawet takim niewielkim um, czasie na zastanowienie, musimy dojść do wniosku, że gdy cesarstwo opanowało cały tutaj zaznaczony teren, zawierało w sobie wiele różnego rodzaju religii. Tam, w tym całym terenie nie było tylko jednego wyznania, nie było tylko jednej religii. I Rzym jako cesarstwo był bardzo tolerancyjny. To jest myśl, którą my powinniśmy gdzieś tam mieć w tyłu głowy, gdy mówimy o prześladowaniach, bo Rzym jest ogromnie tolerancyjnym cesarstwem, bo nie mogę powiedzieć państwem, ale. W obrębie całego cesarstwa znajdowały się oczywiście wszystkie pogańskie religie, ludy, narody, języki, które miały swoich bogów, które miały swoje systemy oddawania im czci, i Rzymianie to wszystko akceptowali tak długo, jak długo ta religia nie była zagrożeniem do ich panowania, do ich władzy. Tak długo, jak długo w takiej religii nie było na przykład jakichś myśli, które podburzały naród przeciwko cesarzowi. Jeżeli religia nie była nie miała takich cech charakterystycznych, które zagrażały cesarstwu, cesarstwo nie miało z tym żadnego problemu. Dlatego, gdy patrzymy na tę całą mapę, i to jest też zwrot, który warto jest mieć w głowie, to możemy powiedzieć, że tutaj mamy taką ekumeniczną perspektywę różnego rodzaju religii, które jednak nigdy nie sprzeciwiają się cesarzowi. Bo dokładnie to tutaj widzimy. Widzimy tutaj mnóstwo różnego rodzaju wyznań, religii, zawsze pogańskich, no, chociaż w tym czasie to już też chrześcijańskich, ale. E, I pomimo tej różnorodności, one były akceptowane przez Rzym. Istnieje takie łacińskie stwierdzenie, które nazywa się religio licita, i to jest stwierdzenie, które mówi o legalnej religii. I te wszystkie religie, które były akceptowane przez Rzym, były po prostu nazywane religiami legalnymi. I teraz niech Państwo pomyślą. Ciekawa rzecz, czy Żydzi i judaizm był religią legalną według Państwa. No tak. Jeżeli za zastanawialibyśmy się, czy w kontekście religii żydowskiej ta religia stanowiła jakieś zagrożenie do cesarstwa, to musielibyśmy powiedzieć, że w jakimś stopniu tak. Dlatego, że Żydzi nie akceptowali autorytetu cesarza, który by był wyższym autorytetem niż autorytet ich Boga. Tak? Więc z tej perspektywy to jest zagrożenie dla cesarstwa. A mimo wszystko, mimo wszystko, judaizm był określany jako religio licita, jako religia legalna. Dlaczego to jest tak ważne? Bo my widzimy, jak bardzo tolerancyjny jest Rzym. Żydzi. Nie, 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 nie byli za bardzo ludźmi nastawionymi na ewangelizację. Więc dla Rzymian to, że gdzieś tam jest taki naród, który ma tę swoją religię, który jest straszliwie uparty, nie stanowiło aż tak dużego problemu, więc oni uważali Żydów za religię legalną, co pokazuje, jak bardzo to jest tolerancyjny świat. Więc jakim cudem w tym tolerancyjnym świecie mogły rozpocząć się prześladowania? My przecież też żyjemy w tolerancyjnym świecie. Początkowe lata chrześcijaństwa z perspektywy Rzymian nie miały żadnego znaczenia. Dlatego, że dla Rzymian chrześcijaństwo, gdy się urodziło, było tylko odłamem judaizmu. Skoro judaizm był religią legalną, to chrześcijaństwo jako odłam judaizmu nie był żadnym problemem. A więc Rzymianie nie dokuczali chrześcijanom mówiąc tak ogólnie. Pierwsze prześladowania, chociaż to jeszcze nie wiem czy moglibyśmy powiedzieć, że to były takie typowe prześladowania, ale pierwsze miały miejsce za czasów Klaudiusza, cesarza Klaudiusza, który panował tutaj będziemy mieli zawsze lata panowania wypisane nie życia poszczególnych osób. W 49 lub 50 roku miała miejsce sytuacja, w której ze względu na konflikt chrześcijańsko-żydowski Materiał źródłowy mówi, że był to konflikt na temat Chrystosa. Dzisiaj interpretuje się to tak, że prawdopodobnie chodzi o Chrystusa, ale nie mamy tutaj zupełnej pewności. Skutek konfliktu, który tam miał miejsce, prawdopodobnie między Żydami a chrześcijanami, był taki, że Klaudiusz wszystkich wyrzucił z Rzymu. Po prostu i Żydzi, i chrześcijanie musieli opuścić Rzym, dlatego że powodowali zamieszki w stolicy. I co jest ciekawe, to to, że w tym opisie nie ma rozróżnienia na Żydów i chrześcijan. Jest mowa o Żydach, którzy kłócili się w kontekście Chrystusa i musieli opuścić Rzym. Prawdopodobnie ze względu na to opuszczenie Rzymu został napisany list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków mówi nam o prześladowaniach, o tym, że ci ludzie stracili wszystko. Ale mówi nam też, że ci ludzie nie sprzeciwiali się aż do krwi w walce przeciwko Grzechowi, co pokazuje nam, że w tych latach raczej nie mieliśmy do czynienia z prześladowaniami, które skutkowały śmiercią chrześcijan ze strony Rzymu. To był taki czas przejściowy. Minęło jeszcze trochę lat, zanim Rzym zorientował się, że jednak chrześcijaństwo, pomimo podobieństw z Żydami, jest czymś zupełnie innym. I jest jedna szczególna różnica, która dla Rzym, Rzymu była wielkim zagrożeniem, o czym będziemy za moment mówić. No ale tyle, Klaudiusz. Takie prawdziwe prześladowania, o których pewnie słyszeliśmy, to jest czas Nerona. Neron jest cesarzem, o którym wielu historyków uważa, że nie był z pełna rozumu, miał pewne trudności ze względu na, no powiedzmy, postrzeganie rzeczywistości. Czy tak było, czy nie. Nie wnikamy w to. Natomiast Tacyt, jako historyk rzymski, powiedział, że gdy Rzym płonął, pojawiła się wśród ludzi informacja, taka opinia, że sprawcą podpalenia był właśnie Neron ze względu na jakieś tam agendy, które chciał przeprowadzić w stolicy. I Neron, wiedząc, że już wtedy rosnąca liczba chrześcijan była nie za bardzo lubiana przez ogólnie mieszkańców Rzymu, postanowił w bardzo prosty sposób zwrócić winę z siebie na inną grupę ludzi, która była nielubiana. Mówię to dlatego, ponieważ pokaz chciałbym pokazać Państwu, że te pierwsze prześladowania, o których my mówimy, które dotyczą Nerona, czasów Nerona, były prześladowaniami, które nie wynikały tak bardzo z samej religii chrześcijan, co ze względu na to, że Neron sam naważył sobie piwa i nie chciał go wypić. Tak? On zrzucił winę na chrześcijan, a że to był dobry kozioł ofiarny, bo ludzie nie lubili chrześcijan, no to rozpoczęły się prześladowania. Ale te prześladowania nie trwały długo. Po panowaniu Nerona mieliśmy 20 lat przerwy. Oczywiście, indywidualnie gdzieś tam chrześcijanin taki czy inny mógł znosić trudności ze względu na swoją wiarę, ale jeśli chodzi o działanie cesarstwa, nie mamy do czynienia z prześladowaniami jako takimi. Dopiero dochodzimy do czasów Domicjana, a to jest ciągle pierwszy wiek, ale już końcówka tego pierwszego wieku. Aha, może jeszcze dwa słowa. Za czasów Nerona został ścięty apostoł Paweł i został zabity apostoł Piotr. Jeżeli chodzi o czas Domicjana, no to za czasów Domicjana apostoł Jan został skazany na pobyt na wyspie Patmos, prawda? I teraz Domicjan był tragicznym cesarzem. Neron, tak samo. Jeżeli chodzi o Domicjana. Gdy zginął w wyniku zamachu Stanu, ogólnie cesarstwo się cieszyło, więc możemy sobie wyobrazić, jakim on był wspaniałym cesarzem. I za jego czasów również miało miejsce to podburzenie przeciwko chrześcijaństwu, i to był pierwszy raz, kiedy prześladowania wykroczyły poza stolicę, które wykroczyły poza Rzym. Prześladowania miały po prostu większy zasięg. Ale ile one trwały? No, trwały kilka lat i to też nie były tak intensywne, jak my sobie byśmy to wyobrażali, bo następuje później cesarz, który nazywa się Nerwa, i cesarz Nerwa wcale nie jest zwolennikiem tych prześladowań. Nie to, że one ustały całkowicie, ale, ale jest spokojniej. Jest znacznie spokojniej. Żeby to jakoś zobrazować, kolejny cesarz, Trajan. Mm, do cesarza Trajana została, został napisany list. Chciałbym, żebyśmy ten list przeczytali. Jest to list Pliniusza Młodszego, który dotyczy tego, jak traktować chrześcijan. Tekst mówi tak. Z tymi, których mi jako chrześcijan wskazywano, w ten sposób postępowałem. Zapytywałem ich, czy są chrześcijanami. Przyznających się pytałem po raz drugi i trzeci, grożąc im karą śmierci. Upierających się przy swoim ukarać kazałem. Nie wątpiłem bowiem, że jakiekolwiek było wyznanie, upór przynajmniej i nieugięte zuchwalstwo ukarać należy. Znaleźli się i inni, podobnie szaleni, których, ponieważ byli obywatelami rzymskimi, kazałem w spis zaciągnąć, by ich do Rzymu odesłać. Wkrótce, gdy przez samo poszukiwanie, jak się to dziać zwykło, mnożyła się liczba winnych tejże zbrodni, pojawiło się więcej rodzajów przestępstwa. Przedłużono mi Bezimienną skargę, zawierającą nazwiska wielu ludzi, którzy zaparli się, że są lub byli chrześcijanami, przy czym za przykładem moim, moich bogów wzywali i wizerunko. Przepraszam, coś pominąłem. Um, przy czym za przykładem moim skład. Nie umiem się doczytać, nieważne. Ważne jest to, że całe to pismo, które jest tutaj wysłane, jest pytaniem do cesarza. Co robić z chrześcijanami? I odpowiedź jest następująca. Cesarz mówi, powiedział tak: Jeśli chodzi o chrześcijan, jest ich zbyt dużo, żeby ich szukać. Po prostu jest ich zbyt dużo. Jak już któregoś wam tam przyprowadzą, no to go osądźcie. Jak nie chce się zaprzeć Chrystusa, to go zabijcie. Ale nie szukajcie ich. Nie szukajcie ich. Jak będzie jakiś donos, ale tak to ich nie szukajcie. Czyli prześladowania trwały, ale one nie były tak intensywne jak na przykład za czasów Nerona czy jak na przykład za czasów Domicjana. Następny cesarz, Hadrian, w ogóle zrobił coś jeszcze lepszego dla chrześcijan, bo on powiedział, że jeżeli złożony zostałby, zostałby donos, który byłby anonimowy, w ogóle nie wolno go brać pod uwagę. Czyli jeżeli ktoś anonimowo powiedziałby, ej, tam jest chrześcijanin. To w ogóle nie powinno się tego brać pod uwagę. Albo jeżeli nie byłoby, jeżeli nie byłoby hmm, wykazanego dokładnego powodu zbrodni i tej zbrodni nie dałoby się udowodnić, również wtedy nie można było z takiego donosu korzystać. Więc chrześcijanie przez długi czas żyli we względnym spokoju, pomimo że w niektórych miejscach miały miejsce takie, powiedziałbym, bardziej indywidualne prześladowania. Tak bym to. Nazwał. I dochodzimy do momentu, który jest bardzo ważny. Marek Aureliusz. Marek Aureliusz jest jednym z najlepszych cesarzy w Rzymie, ale żyje w trudnym czasie, dlatego że za jego panowania kończy się tzw. Tak Pax Romana, czyli pokój rzymski. Pax Romana to był czas około 200 lat, kiedy na granicach całego cesarstwa panował względny pokój. Od wschodu zaczęły się problemy z Persją, od północy zaczęły się problemy z plemionami germańskimi. I Marek Aureliusz, jako człowiek, jako myśliciel i cesarz jednocześnie, uznał, że skoro zaczynają się tego rodzaju problemy, których nie było wcześniej, to trzeba powrócić do wiary w naszych wiecznych rzymskich bogów. I w wyniku tego postanowienia zostały wydane prawa, które z które zmuszały ludzi do tego, żeby wszyscy czcili bogów rzymskich. No i nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że chrześcijanie nie za bardzo chcieli. W wyniku tego byli zabijani. I to było, jeżeli patrzymy w takiej perspektywie chronologicznej, to było najgorsze z prześladowań do tej pory. Przed nami będzie jeszcze jedno gorsze, ale to było najgorsze do tej pory prześladowanie. Najwięcej chrześcijan zginęło w tym okresie do tej pory. Dlatego, że w świecie rzymskim działy się. Problemy. Znaleziono kozła ofiarnego po raz kolejny. Byli to chrześcijanie, bo oni nie czczą naszych bogów, więc najlepiej się ich pozbyć, więc skończą się wtedy na pewno problemy. Ale co jest ważne, to to, że to był świetny cesarz. I on rozpoczął prześladowania. Po nim następuje kolejny. Jeśli nawet dobrze pamiętam, to jest jego syn Komodus. I Komodus jest tragicznym cesarzem. I za jego czasów kończą się prześladowania. Najlepszy cesarz rozpoczyna prześladowania, kiepski cesarz kończy prześladowania. Komodus to w ogóle był taki cesarz, który lubił walczyć na arenach, który lubił pokazywać się publicznie, ale jeżeli chodzi o jego zdolności przywódcze, no było bardzo słabo, przynajmniej z perspektywy historyków. Później mamy krótką wzmiankę o Decjuszu. On panował bardzo krótko. Za jego czasów także były prześladowania, ale były ze względu na jego panowanie krótkie, i, i dochodzimy do Waleriana. Tylko ja chciałbym, żebyśmy zauważyli taką rzecz. Gdy mówiłem o Komodusie, kiedy kończą się prześladowania na taką skalę szerszą, kiedy to cesarstwo prześladuje chrześcijan, proszę zobaczyć, jaką mamy różnicę aż do czasów Decyjusza. To jest ponad 50 lat. To jest ponad 50 lat. To jest czas względnego pokoju, spokoju dla chrześcijan. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy człowieka, który być może urodził się Um, w 192 roku, to większość jego życia, może całe życie, bo nie spodziewam się, żeby wtedy średnia życia przekraczała 40 lat, to było życie we względnym pokoju. Zawsze w zagrożeniu, ale jednak we względnym pokoju z perspektywy Cesarstwa Rzymskiego. No i Walerian, zostało nam już tylko dwóch, już nie będziemy długo nad tym siedzieć, uh, jeżeli chodzi o naszych, 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 jeśli chodzi o cesarzy, władcy Rzymu. Prześladowania za czasów Waleriana miały zupełnie inny powód. W Rzymie skończyły się pieniądze, a chrześcijaństwo było już dość mocno rozpowszechnione. Do chrześcijaństwa należeli również ludzie bogaci, więc, żeby zapełnić skarbce Rzymu, tak przynajmniej się zazwyczaj mówi, postanowiono zagrabić wszystkie kościoły i własności ziemskie i domy chrześcijan. Więc stąd prześladowania. Rzym zyskał na tym bardzo dużo środków. Ale najważniejszy temat związany z doświadczeniami Prześladowań, to jest czas cesarza Dioklecjana. I teraz, żebyśmy mogli to zrozumieć, co się dzieje za czasów Dioklecjana, i podkreślę to jeszcze raz, Dioklecjan jest jednym z najlepszych cesarzy rzymskich. Jednym z najlepszych. I za jego czasów będą najgorsze prześladowania. Dioklecia, Dioklecjan reformuje Rzym w każdej niemalże dziedzinie ale przystępuje również do reformy ze względu na religijność i wydaje edykty. To są cztery edykty. Pierwszy z nich dotyczy usunięcia chrześcijan z urzędów, czyli jeżeli jakiś chrześcijanin był dowódcą wojskowym, należało go usunąć stamtąd, jeżeli pełnił jakąś funkcję w państwie, należało go stamtąd usunąć, no to nie jest największy problem. Drugi punkt to było zburzenie budynków kościoła, konfiskata ksiąg oraz aresztowanie duchownych, więc to był drugi edykt, który dotyczył tego rodzaju prześladowań. I teraz trzeci i czwarty dotyczyły tego samego, tylko o różnym były zasięgu. Dotyczyły obowiązku składania ofiar bogom rzymskim. Nie składasz ofiary, no to kończy się to twoją śmiercią. Od 303 roku prześladowania trwały w zależności od części cesarstwa, dlatego że Dioklecjan ostatecznie podzielił cesarstwo na wschód i zachód. Może nie tak bardzo, ale na dwie osoby, które panowały nad wschodem i zachodem. Prześladowania trwały albo do 311, albo do 313 roku. To były tak straszne prześladowania, ale tak straszne prześladowania, że historycy rzymscy mówią, że ludzie mieli tego dosyć, że żo żołnierze mieli tego dosyć, że ci, którzy wykonywali egzekucje, już nie mogli więcej tego robić, bo to było coś, czym zajmowali się latami. To nie był jeden dzień, to nie były dwa dni. To było mordowanie chrześcijan. Jest nawet takie sprawozdanie, które mówi, że jak na początku. Oni fascynowali się w wymyślaniu nowych metod tortur i nowych metod zabijania ludzi, tak im to obrzydło zupełnie i nie chcieli tego robić. Ludzie mieli dość, dość mordowania chrześcijan. Już nieważne w co wierzyli, mieli tego dość. Prześladowania w części wschodniej kończą się 30 kwietnia 311 roku w wyniku wydania edyktu cesarza Galeriusza. Galeriusz był na morzu śmierci, um, i postanowił zakończyć prześladowania w części, nad którą władał. No i to jest data prześladowań, końca prześladowań w części wschodniej. Na zachodzie troszeczkę trwało to dłużej, ale w lutym 313 roku miało miejsce wydanie edyktu Mediolańskiego. Było to wynikiem porozumienia Konstantyna i Licyniusza. I to jest warto zapamiętać, dlatego że edykt Mediolański gwarantował ludziom wolność sumienia, wolność wyznania, jest końcem ogólnie, to jest koniec prześladowań w cesarstwie rzymskim. Starożytnej historii Cesarstwa Rzymskiego. 313 rok wydanie edyktu mediolańskiego. Prawdą jest, że Licyniusz nie był chrześcijaninem. Licyniusz był, jeśli dobrze pamiętam, wyznawcą nie, religii niezwyciężonego słońca, a, więc on ciągle ze względu na konflikty z Konstantynem miał tam do chrześcijan jakieś zarzuty, ale to już nie było takie typowe prześladowanie. On im po prostu robił problemy. Na przykład mówił im, że mężczyźni i kobiety nie mogą razem chodzić do kościoła. No to, to były utrudnienia, ale w porównaniu z tym, co działo się wcześniej, to było nic. Kończą się prześladowania. Ale jeszcze raz, najlepsi, najlepsi cesarze byli tymi, którzy wzbudzali prześladowania. Najgorsi nie interesowali się tym w ogóle. Z naszej perspektywy, no to ci, którzy wzbudzają prześladowania, to są bestie. To muszą być najgorsi cesarze. Ale realnie rzecz biorąc, dla Rzymu to ci, którzy byli najlepsi, rozpoczynali prześladowania. Dlaczego? Bo im zależało na cesarstwie. A w ich logice, w ich religii, w ich wierze i patrzeniu na świat, dobro cesarstwa było związane z tym, żeby pozbyć się chrześcijan. Co ma skutki też i przełożenie na nasz dzisiejszy czas. Kilka przyczyn prześladowań. Pierwsza rzecz to jest ewangelizacja. Tak jak wspomniałem na początku, Żydzi. Byli religią legalną, ale głównie dlatego, ponieważ im nie zależało na tym, żeby poganie stawali się Żydami. Możemy mieć różne zdanie w tym temacie, ale oni no, nie, nie uprawiali prozelityzmu, więc teoretycznie nie byli problemem. Ale jeśli chodzi o chrześcijan, sytuacja była zupełnie inna. Chrześcijanie chcieli, żeby cały Rzym i cały świat był chrześcijański. Więc gdzie tylko mówi, mogli, tam mówili o Chrystusie, gdzie im zakazywali, tam mówili jeszcze więcej. Chrześcijanie to była plaga pod tym względem. Czytając, czytając sprawozdania historii, czasem zdarzało się, że najwięksi prześladowcy kościoła mieli w rodzinach chrześcijan. Więc to były no, w ogóle niewyobrażalne rzeczy. I to, że oni tak bardzo dążyli w kierunku ewangelizacji, było wielkim problemem ze względu na punkt drugi, który wiąże się z tymi prześladowaniami i przyczynami prześladowań, dlatego, że dla Rzymian chrześcijaństwo jest problemem, ponieważ oni mają Jezusa. A Jezus jest problemem, dlatego, że jeżeli chrześcijanin będzie miał wybrać autorytet cesarza czy Chrystusa, to zawsze będzie wybierał autorytet Chrystusa. Czy realny był to problem dla Rzymu? Ciężko powiedzieć, ale w kontekście sposobu patrzenia na chrześcijan było nie do przyjęcia, żeby był ktoś, kto ma większy autorytet niż cesarz. Jeżeli cesarz powie, że idziemy na wojnę, to chrześcijanin nie ma prawa powiedzieć nie idziemy, bo Jezus nie zabijał. Jeżeli cesarz powie, że będziemy, nie wiem, co może tam cesarz takiego powiedzieć? Że legalnym jest teraz życie zupełnie niezależnie od małżeństw i usuwamy małżeństwa. Chrześcijanin nie może powiedzieć, jakim prawem Bóg uczy inaczej. Tak? Jezus tak nie nauczał. Więc z perspektywy Rzymian chrześcijanie tworzyli takie państwo w państwie, taką wewnętrzną grupę w środowisku, które do tej pory miało spokój. I ze względu na ich tę ewangelizacyjną perspektywę, to wyglądało tak. Że skutkiem działalności chrześcijan najprawdopodobniej prędzej czy później będzie po prostu bunt. Bunt przeciwko cesarstwu. No więc tu mamy drugi polityczny problem, który z tym się wiąże. Trzeci problem, a to jest bardzo ciekawy problem, to jest to, że chrześcijanie byli święci. I teraz co mam na myśli mówiąc, święci? Słowo święci może oznaczać. Że byli fantastyczni, wspaniali i nie robili nic złego. Ale to też nie do końca tak. Słowo święci można oddać jako oddzieleni, bo są przeznaczeni do czegoś innego. Ale samo słowo święci z natury rzeczy oznacza, że oni byli inni. Oni byli inni i chrześcijanie, ojej, oni byli inni. Spróbujmy wczuć się w Rzymian. Na moment. Jesteście Rzymianinem, rodziną rzymską, i macie znajomego chrześcijanina. I mówicie mu: Słuchaj, Jarek, a weź, wpadnij do nas na obiad. Nie? Wiem, że ty wierzysz inaczej, ale chodź, wpadnij do nas na obiad. A Jarek mówi: No, nie mogę. No czemu nie możesz? No, przecież nie pracujemy, tak? Nie mogę, bo wy zaczynacie obiad od tej wodnej ofiary dla jednego z waszych bogów. No, nie, sorry, nie mogę. To jest pogaństwo. Ja, ja wierzę inaczej, ja mam Chrystusa. No to już go nie zaproszę, tak? No bo to jest mój obrząd, to jest mój system, ale Jarek nie chce. Ale dobra, już pomińmy to. Mamy jakieś miejsc, jakąś miejską uroczystość. Eee, no w Rzymie to działa inaczej, no ale teoretycznie. Burmistrz miasta zaprasza Jarka na spotkanie, żeby mógł wyrazić opinię kościoła chrześcijańskiego na jakiś temat i będzie to przy posiłku. A Jarek mówi, panie burmistrzu, z całym szacunkiem, ale nie mogę do Pana przyjść, ponieważ jest Pan bałwochwalcą i wszystkie te obrzędy odbywają się wokół stołu pogańskiego, zaczynają się od pogańskiej ofiary, niestety nie mogę przyjść. I w swojej niezwykle daleko idącej kulturze e, okazuje się być niezwykle niekulturalny, tak? No bo przecież no, mógłby odpuścić, no to, on nie musi w to wierzyć, mógłby przyjść, ale nie. No ale dobra, jesteśmy tym przyjacielem Jarką, wim dobra, damy mu jeszcze jedną szansę. Słuchaj, Jarek, jak nie chcesz przyjść do mnie, do mojego domu ze mną zjeść, pójdziemy na imprezę. Pójdziemy na imprezę, będziemy się dobrze bawić. A... Chodź do Koloseum. Wiesz, Koloseum nie jest miejscem godnym chrześcijan. Chrześcijanie nie lubią tego rodzaju rozrywki. Jezus mówił, że należy kochać swoich nieprzyjaciół, więc patrzenie na to, jak gladiatorzy walczą i się zabijają. To... Rozumiecie, I, i ten Rzymianin on nie wie, co zrobić z Jarkiem. On nie wie, co zrobić z chrześcijaninem. Jak, jak on ma, jaką on ma mieć z nim relację? No, do niego pójdzie, no, może pójdzie, ale wtedy jego zachowania, w sensie Rzymianina, będą niestosowne w jego domu. Więc kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin jest w ogóle kilometry od niego. I ten chrześcijanin nie pójdzie gdzie? No nie pójdzie do szpitala. No bo wszystkie szpitale rzymskie, szpitale to jest duże słowo, ale powiedzmy, tak, szpitale są poświęcone fałszywym bogom. Jeszcze, jeżeli byśmy szli dalej, w chrześcijaństwie istniało wtedy takie pojęcie, ocencie już państwo sami, czy było właściwe, że jeżeli ktoś był kamieniarzem, nie mógł wyprodukować odpowiedniego kamienia, który miałby być przeznaczony na budowę pogańskiej świątyni. Jeśli ktoś był nauczycielem, nie mógł uczyć w szkole, dlatego że w podręcznikach, których używano, były informacje o fałszywych pogańskich bogach. Chrześcijanin był człowiekiem, który nie pasował do środowiska. On był w ogóle jakiś obcy, jakiś inny. No jak można go było lubić? Lubieć? No jak można było darzyć go sympatią? E, no, nie było łatwo. Nie było łatwo. Oni byli święci. Oni byli niezwykli, ale oni byli inni. A wiecie, drodzy państwo, jak to jest, gdy ktoś jest inny. A co oni jeszcze robili? Żebyśmy ciągle jesteśmy w tej perspektywie rzymskiej. Chrześcijanie byli prześladowani, więc spotykali się gdzieś na Ustroniu. Gdzieś, przepraszam, tak, ustroń mamy blisko, tak, ale mimo wszystko na Ustroniu spotykali się gdzieś tam w jakichś katakumbach, spotykali się na cmentarzach i. W tamtym czasie ze względu na prześladowania, może nie tylko, ale też ze względu na prześladowania, nabożeństwa chrześcijańskie były zamknięte. Tam nie, mogli przychodzić, nie mogły przychodzić osoby które, osoby, które nie były chrześcijanami. No to teraz spróbujmy jeszcze się w to wczuć. Dwie osoby, Rzymianie, rozmawiają. Mówią, słuchaj, doszły mnie słuchy, że wieczorem chrześcijanie w nocy, o północy mają spotkanie tam na cmentarzu. Co oni tam robią? Co oni mogą tam robić, na tym cmentarzu? Ja nie wiem, co oni tam robią, ale słyszałem, że oni mają agapy. A agapę to jest uczta miłości. Tam się musi dziać coś niedobrego. No dlaczego? Może nie jest tak źle, może. No, słuchaj, no co to może być uczta miłości? Tak? Jakby nie robili nic złego, to by to nie były tajne spotkania. Ja kiedyś chciałem przyjść na takie spotkanie, to się nie zgodzili. Co to jest uczta miłości? To ty nie wiesz, co to jest uczta miłości? Na pewno jakieś orgie seksualne tam uprawiają. I ja nie mówię o rzeczach, które sam wymyślam, to były zarzuty względem chrześcijan w tamtym czasie. Albo inny zarzut też bardzo realny. A wiesz co ja słyszałem, że oni na tych swoich uroczystościach jedzą czyjeś ciało i piją czy, czyjąś krew. Nie, no niemożliwe. Jarek? Kanibalem? Tak, ale to były prawdziwe zarzuty, poważne zarzuty. Ludzie nie wiedzieli, tam gdzie jest tajemniczość, tam jest problem. Ale, drodzy Państwo, gdzie my mamy daleko szukać? Czy ktoś z Państwa słyszał o pogromie kieleckim? Pogrom kielecki to było wydarzenie, które miało miejsce zaraz po II wojnie światowej, które polegało na tym, dotyczyło ono Żydów w Kielcach, które polegało na tym, że ktoś puścił plotkę, że Żydzi porwali dziecko, które złożą w ofierze, i ze względu na to, że taka plotka się rozprzestrzeniła i wpadła na podatny grunt, Zebrało się mnóstwo osób z miasta i wymordowali Żydów. Tak? Bo gdzieś panowało, po, pojawiła się informacja, że dziecko zostało porwane przez Żydów i oni go na pewno złożą w ofierze. Ludzie nie rozumieli, więc wyciągali wnioski. Kolejny punkt, powód, dlaczego miały miejsce prześladowania, to jest ateizm i to jest w ogóle fajna rzecz. Chrześcijanie byli uważani za ateistów, dlatego że z perspektywy Rzymian, którzy mieli mnóstwo bogów, a, a, e, chrześcijanie ich nie akceptowali, więc byli ateistami. Jeżeli czytamy literaturę starożytną w kontekście historyków rzymskich, to oni zarzucają chrześcijanom ateizm, bo oni nie wierzyli w bogów ówczesnych z tamtego czasu. Ale problem z ateizmem jest bardzo ważny, dlatego że gdy w świecie dzieją się, to jest to, o czym mówiłem w przypadku Klaudiusza, gdy w świecie dzieją się klęski, mory, trzęsienia ziemi, gdy w cesarstwie jest wojna i ta wojna jest przegrywana. To problemem, który za tym wszystkim stoi, jest właśnie ateizm. Jest to, że nie czci się, nie wielbi się tych pradawnych Bogów, którzy odpowiedzialni są za wszystkie owe e, błogosławieństwa. I szósty punkt, to będzie ostatni z tych, które przedstawię jako powody prześladowań. Chociaż to są tylko takie robocze zbiory, bo to zawsze te powody są tak szerokie, że zebrać je w kilka punktów nie jest łatwo, ale to jest ślepa pasja. O tym być może Państwo nigdy nie słyszeli. Ale wśród grona chrześcijan byli ludzie, którzy chcieli umierać. Oni chcieli ginąć. Jednym z przykładów może być właśnie wspomniany wcześniej Ignacy, który idąc do Rzymu, ze względu na, to, na prześladowania, które wtedy jednak miały miejsce, pisał listy do różnych zborów, zajmował się różnymi tematami, ale gdy pisał do Rzymian, powiedział: Jednej rzeczy od was oczekuję, że nie będziecie próbować mnie nigdy ratować. Ja chcę umrzeć, ja chcę zginąć. I to jest jeden przykład, ale podam Państwu drugi, dużo bardziej skrajny przykład, i to jest przykład Euplusa. Euplus był diakonem, który w 304 roku, to był czas prześladowań za dni Dioklecjana, przybiegł do jednego z zwierzchników rzymskich, który gdzieś tam bodajże był nawet na swoim odpoczynku, nie był w pracy, nie był na krześle sędziowskim. Nie jest łatwo się dostać do takiej osoby, więc strażnicy go zatrzymali, ale on zaczął wołać. Jestem chrześcijaninem, chcę zginąć, jestem chrześcijaninem, chcę zginąć, mam święte księgi, Ewangelię ze sobą, chcę zginąć, chcę być męczennikiem. Tak? I jak się do tego odnieść? No to ten, um, uciekło mi słowo, no niech będzie zwierzchnik rzymski, proszę mi wybaczyć, e, namiestnik, namiestnik, o, namiestnik. Ten namiestnik patrzy na tego człowieka i w ogóle nie wie, co ma z nim zrobić. Najwyraźniej nie dotarły jeszcze do niego informacje odnośnie dekretów Dioklecjana, ale on nie wie, co z nim ma zrobić. No i, i ten człowiek chce umrzeć, on nie wie, za co ma go skazać, więc ma tam doradcę i pyta go, co ma zrobić. I ten doradca mówi, nie, jest taki edykt Dioklecjana i nie wolno mieć świętych ksiąg. No to ten, ten człowiek, tak, ten zwierzchnik rzymski pyta go, no dobrze, a kim jesteś? Ale czym się zajmujesz? Skąd pochodzisz? A on mówi, to jest wszystko nieistotne, istotne są cytaty biblijne i cytuje wszystko, co skłaniać ma ich do zabicia tego człowieka. Tak? On chce zginąć, on chce być męczennikiem. No i co ten człowiek robi, ten zwierzchnik rzymski? No, wsadza go do więzienia, mija kilka miesięcy, odbywa się proces, no i w końcu go zabijają. No jak tak bardzo chce, tak? Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że historia prześladowań, ona nie jest taka prosta. To wszystko jest, to są naczynia połączone, w których na prześladowania wpływa nawet postawa chrześcijan, którzy chcą zginąć. Którzy chcą zginąć. Ja nie chcę powiedzieć Państwu, że to była tendencja całego chrześcijaństwa. Ja tylko pokazuję, że pojedyncze osoby miały taką tendencję. Ostatecznie skutkować to będzie tym, że ci męczennicy będą gdzieś tam później stawać się świętymi, ale o tym będziemy mówić w kontekście kolejnych naszych zagadnień. Podsumowanie. Prześladowania wystąpiły przede wszystkim w niezwykle tolerancyjnym świecie. Trudno wyobrazić sobie świat bardziej tolerancyjny w kontekście starożytnym niż Rzym. Zazwyczaj prześladowcami byli najlepsi władcy cesarstwa. Rzym był obrazem ekumenicznego świata religijnego, tak to powiedziałem na początku. Przyczynami prześladowań były to jest taki zbiór troszeczkę innymi słowy nazwany Niechęć chrześcijan do bałwochwalstwa, czyli nie chcą oddawać czci cesarzowi w jakiejkolwiek formie, separacja chrześcijan z życia publicznego, co skutkuje owymi plotkami, niedomówieniami, nie, brakiem sympatii itd., a to tak plotki i domysły, ukazanie chrześcijan jako przyczyny nieszczęść cesarstwa. Czy w takim razie w dzisiejszym świecie jest niebezpieczeństwo, że prześladowania mogłyby się powtórzyć? Prześladowania trwają. To nie jest pytanie, czy one się mogą powtórzyć w ogóle. Pytanie dotyczy tego, czy one mogą powtórzyć się w takim świecie, w jakim my jesteśmy, w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Europa, takich jak Kanada, takich jak Stany Zjednoczone. Czy prześladowania mogą się powtórzyć? Jeżeli cofnę się do tego slajdu, który był poprzednio, to moglibyśmy zobaczyć, że próbując się wpasować w świat rzymski, powiedzielibyśmy, że no jest trochę rzeczy, które dzisiaj jest podobnych do tamtego czasu. No bo jeżeli mówimy o tolerancji, to tu mamy wielkie podobieństwo. Nie wiem jak się odnieść do władców, bo to każdy może mieć swoją opinię odnośnie tego, jacy są przywódcy jego państwa, ale a, wtedy byli to dobrzy, kompetentni władcy, którzy prześladowali, tak? Rzym był obrazem ekumenicznego świata religijnego, co też jest bardzo ciekawe, dlatego że my w naszym świecie dzisiejszym też widzimy obraz świata, który w kontekście religijnym jest coraz bardziej wspólnotowy, gdzie zacierają się różnice między religiami, a pojawia się jedna taka perspektywa wspólnotowa, która charakteryzuje się dobrą intencją. Tam też oczywiście intencja była dobra. No i miały miejsce prześladowania ze względu na kilka podwodów. I ten Element, który chciałbym podkreślić na koniec. To, to jest teraz. Ja nie jestem prorokiem. To jest tylko gdybanie, dobrze? Spróbujmy sobie troszkę pogdybać. Jeżeli chrześcijanie byli wtedy prześladowani, dlatego że ludziom wmówiono. Akurat w tamtym czasie to była kwestia religii, to była kwestia myślenia ludzi. Ale jeżeli prześladowania nastąpiły głównie dlatego, że wmówiono ludziom, że przyczyną ich nieszczęść, ich niepowodzeń, ich trudności w życiu byli chrześcijanie, którzy nie oddawali kultu bogom rzymskim tak jak powinni, lub nie szanowali cesarza tak jak powinni, to oznaczało, że taki rzymski człowiek, Rzymianin. Jeżeli przeżywał jakieś trudności i nieszczęścia, czy to była wojna, czy to była, był głód, czy mur, czy jakakolwiek inna choroba, miał prostą linię rozumienia, i ta linia działała tak, że co jest złego u mnie, to winny jest chrześcijanin. Czy powódź? Chrześcijanin na stos. Czy głód? Chrześcijanin na stos. Tak? Cokolwiek się dzieje, chrześcijanin jest temu winny. Gdyby, gdyby, i teraz już pomijamy kwestię chrześcijaństwa, ale jesteśmy w dzisiejszych dniach. Gdyby pojawiło się takie samo rozumowanie w dzisiejszym świecie, że jest ktoś, kto odpowiedzialny jest za nieszczęścia, które spotykają pojedyncze osoby, to droga do tego, co działo się wtedy, jest zupełnie otwarta. Gdyby, gdyby stworzyć ideologię taką, że jeżeli moje dziecko cierpi, to ja wiem, że jest to winą osoby X, jeżeli moje państwo cierpi. To wiem, że przyczyną tego cierpienia są osoby X, tak? To wtedy automatycznie i ja i moje państwo i wszystkie prawa będą szły w takim kierunku, żeby albo osoby X się zmieniły, albo żeby się ich pozbyć, jeżeli są przyczynami wszystkich naszych nieszczęść. Gdybyśmy mieli trochę pogdybać. Dobra idea, która jednoczy świat, coraz bardziej istotna idea, która jednoczy świat, to jest zagadnienie ekologii. Na przykład, gdybamy, to jest zupełne gdybanie, tak? Gdybyśmy mieli czas, 10 lat i za 10 lat zobaczymy, że temperatury na świecie średnio podniosły się o 2 stopnie Celsjusza, że ludzie, którzy żyli w tym pasie afrykańskim, muszą opuszczać te ziemię ze względu na to, że nie da się już tam żyć, gdybyśmy widzieli, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony ludzi, którzy chcą dostać się do Europy, dlatego że tu jeszcze można żyć, bo warunki są odpowiednie. Jeżeli zobaczylibyśmy, że ludzie giną z powodu głodu, z powodu braku wody, z powodu chorób, to zobaczylibyśmy, że wszystko to dzieje się ze względu na to, że nie dbamy o ekologię. Gdyby zaproponować jakiekolwiek rozwiązanie dbania o świat, jakiekolwiek, a byłaby mała grupa osób, która nie przyjęłaby tego rozwiązania w tamtym świecie, w takich okolicznościach. To byłyby tylko dwa rozwiązania. Albo ich nakłonić do zmiany, albo się ich pozbyć. Jeżeli dobro ogółu, całego świata, sprowadza się do tego, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany, a jakaś mała, nieliczna grupa ludzi, nie, Ma inne zdanie w tym temacie. To jak państwo myślicie? Jak to by się skończyło? Zamkniemy ich w więzieniach, ale to nie rozwiązuje problemu, bo oni ciągle nie chcą wprowadzić takiej czy innej zmiany. Albo się zmienią, albo co wtedy? No, czy nie jest ważniejsze dobro ogółu? Ja nie mówię tego, żeby kogokolwiek straszyć. Ja nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądać przyszłość. To co chcę powiedzieć, to to, że lekcja historii, która pokazuje prześladowania w tolerancyjnym Rzymie, nie tylko musi być rozpatrywana w kontekście przyszłości. Bo historia, jak zostało powiedziane na wstępie, kołem się toczy. I wcale nie jest Pewnym, czy gdy zmienią się odrobinę okoliczności, ci, którzy są najbardziej tolerancyjni, nie będą najbardziej chętni do krzywdzenia. I ostatnia rzecz, drodzy Państwo. Gdybyśmy mieli szukać najbardziej tolerancyjnego świata, miejsca na świecie, to powiedzielibyśmy Stany Zjednoczone Ameryki. To jest najbardziej tolerancyjne miejsce na świecie. Ale w Stanach Zjednoczonych Ameryki w, pod koniec XIX wieku zostało wydane prawo, które dotyczyło religii, prawo religijne, które skutkowało tym, że ludzie niektórych wyznań ze względu na swoje poglądy były, byli zamykani w więzieniach. I teraz, no, zamykanie w więzieniach to nie jest zabijanie, nie? Ale w najbardziej tolerancyjnym świecie, Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, były wydawane prawa, które łamały wolność sumienia i wyznania. Nie mamy czasu dzisiaj o tym mówić. Może, jakby ktoś z Państwa chciał, później to możemy porozmawiać po wykładzie. Więc ja uczulam, bo historia ona się nie kończy. Skończyły się etapy historii. Skończył się wiek drugi, trzeci, czwarty. Ale to, co tam się działo, to się nie skończyło w tym sensie, że ludzie cały czas są tacy sami. Ci ludzie, którzy wtedy mordowali, ci ludzie, którzy wtedy byli dobrzy, bo byli tam też dobrzy ludzie, tak? To byli tacy sami ludzie jak my. Tacy sami. Myśleli inaczej. Ale byli tacy sami. Gdy zmienią się okoliczności, gdy będziemy brać udział w eksperymencie więziennym i będą wybrani najlepsi z najlepszych i będziemy bezkarni, jak się będziemy zachowywać? Być może my, tak jak należy. Ale ja chcę tylko pokazać, że historia uczy nas, że nie można być pewnym, że ten pokój, który dzisiaj mamy, którym się cieszymy fantastycznie, że on będzie trwał tak zawsze. A szczególnie z perspektywy chrześcijan, Słowa Jezusa, od których zaczęliśmy, które mówiły, że prześladowania znosić będziecie, które dotyczyły my je odnosimy do chrześcijan pierwszego wieku. Kto wie, czy nie powinno odnosić się też do tego, co ma się zdarzyć na końcu, bo w Księdze Objawienia, która kończy chronologicznie, powiedzmy, Pismo Święte, a jest pokazane, że to co było prześladowaniami to powtórzy się znowu. Więc Warto jest mieć na uwadze historię i uczyć się z historii. Dziękuję Państwu bardzo.